Przygotowania do świąt w głębi dżungli amazońskiej. Tak samo staraliśmy się udekorować nasze szopki, poodnawiać troszkę zwierzątka, zrobić w każdej z kaplic małą szopkę, w kościele troszkę większą. Część eksponatów i figurek była przygotowana przez wolontariuszki, które były w San Lorenzo przed nami, na przykład tło do szopek wykonane przez Agatę. Tutaj widać szopki z różnych regionów Peru, z gór, z wybrzeża, z głębi dżungli oraz pokazujące tradycyjne stroje peruwiańskie. Bardzo ważnym elementem świąt są w Peru również jasełka. Dzieci z różnych kaplic, z różnych regionów San Lorenzo przygotowywały się przez cały miesiąc do występu. Szykowały swoje stroje, aniołki, diabełki, pastuszkowie. Belen! Belen! Nie zabrakło polskich akcentów. Szykowałyśmy puszka z grzybami przywiezionymi z Polski w dużych ilościach, ze względu na to, że byli tam też polscy księża-misjonarze. Barszcz z prawdziwych czerwonych buraków zdobytych na targu. Ula piekła pierniczki. Blat roboczy na zamrażarce w braku miejsca. Udało się również upiec pięknego makowca, maku przywiezionego z Polski, z Peru, jest to raczej nieznane. A tak brzmią kolędy peruwiańskie. Pierwsza z regionu andyjskiego, druga z regionu dżungli amazońskiej. Akcenty amazońskie były widoczne również w czasie jasełek przedstawionych przez dzieci z oratorium, gdzie zamiast pastuszków mieliśmy rybaków, łódź rybacką oraz rzekę. Nie zabrakło tradycyjnej walki diabłów i aniołów. Te jasełka wystawiane były w nowo budowanej kaplicy w jednej z dzielnic San Lorenzo. Jak w Polsce mamy tradycję kolędników, tak w Amazonii peruwiańskiej jest tradycja pastuszków tańczących i śpiewających. Są oni ubrani w stroje przedstawiające ludność wszystkich regionów Peru. A co jest w tym ogromnym garze? Gorąca, pitna czekolada. To kolejna tradycja w Peru. Czekolatada. Mali i duzi wszyscy czekają na swoją kolej, na swoją porcję gorącej czekolady. Na święta nie może zabraknąć też panetonów, czyli słodkiej bułki z bakaliami, z rodzynkami, którą je się popijając gorącą czekoladą.